Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja cardio nie lubię. A co ty powiesz o cardio? Pamiętam, jak sobie zrobiłem 50 serii na klatę, nie? To... Siema, siema. Tu Radek Słodkiewicz z Wrocławia. Przyjechałem tutaj sobie dzisiaj trochę poczytować, odwiedzić fajnych ludzi. A jak odwiedzić fajnych ludzi, to oczywiście musiałem odwiedzić Mini Koksa. Bo on z Wrocławia przecież. Najfajniejsze miasto? Tak czy nie? Ja najbardziej lubię Wrocław. Jeszcze lubię Śląsk, Katowice, Kraków. No, powiem wam szczerze, że ja też jestem zawsze zachwycony, tu przyjeżdżam. Dużo dobrych wspomnień, więc lubię tu po prostu przyjeżdżać. A dzisiaj oczywiście przyjechałem sobie w kilku sprawach, między innymi właśnie na rozmowę z Maćkiem. No i słuchajcie, wiadomo, jest to kanał sportowy, to trochę pogadamy sobie też o sporcie, nie tylko o innych cywilizacjach, bo już o tym rozmawialiśmy. Słuchaj, no, tak nie się wtrącę, bo żeśmy przed nagrywką Radkowi, żeby tak przemienił tutaj kamerzyście mózg o kosmitach, o cywilizacjach, o religii. Żeby się zmienił światopogląd po prostu i zobaczycie, co się dopiero będzie działo za dwa odcinki. Słuchajcie, ale jak jesteśmy przy sporcie, no to wiadomo, że wszyscy tak naprawdę zachwycaliśmy się sylwetką Maćka. Jak tam był parę kilogramów cięższy, teraz sam mówił, że świadomie, że tak powiem, pozbył się części tej masy mięśniowej. Ja zresztą też już od jakiegoś czasu, wiadomo, nie jest to, co było kiedyś i dobrze mi z tym. Ale powiedz, co odmieniło twoje życie? Czemu już nie przeszedł do tego, żeby być taki ogromny, natrzaskany, naładowany tym mięsem? Chyba dorosłem do tego. Po prostu jestem realistą. I tak jak wcześniej chciałem być Mr. Olympia, jak zapewne ty, miałem takie aspiracje, to po prostu podchodzę do tego, tak mówię, realnie. Moje nogi dyskwalifikują mnie do tego sportu. Chodzi o głównie mój obszerny boczny, który jest bardzo krótki i ciężko mi go rozwinąć, przez co moja noga wygląda na bardzo chudą. Także po co mam w siebie ładować, że tak powiem, nadal tyle towaru, być na takiej dużej masie, że tak powiem, eksploatować swój organizm, zajeżdżać go, by krócej żyć. Równie dobrze mogę zajebiście wyglądać, być w zajebistej formie, trenować dla siebie i spełniać się, że tak powiem, w innych kategoriach niż tylko kulturystyka. A że odnalazłem pasję w czymś innym, także mam po co wstawać rano z łóżka. No dokładnie. My też tak właśnie sobie wcześniej rozmawialiśmy, że tak naprawdę to, co odróżnia większość jakby z takich prawdziwych sportowców, to znalezienie takiej pasji i takiego chęci, takiego dążenia do czegoś. Niekoniecznie musi być to oczywiście start w zawodach, jakaś masa mięśniowa, czy podniesienie, nie wiem, jakiegoś nowego rekordu na siłowni, ale może to być, nie wiem, chociażby biznes, czy jakiekolwiek spełnianie się w innej dziedzinie. Ale jak jesteśmy przy sporcie, ja chętnie zapytam ciebie, bo troszkę się pozmieniały te czasy. Kiedyś ty też, ja pamiętam ciebie, jak jeszcze startowałeś za juniora. To takie pamiętam objawienie chyba. Czy pamiętasz, jak się poznaliśmy na pierwszych zawodach w 2011, gdzie mnie zobaczyłeś, jak się śmiałeś, jak wyszedłem do układu do Power Rangers. Power Rangers. Tak. Pamiętam. Ale to ja pamiętam, że już właśnie za czasów juniora to byłeś tak naładowany tym mięsem, że żok. Ale słuchajcie, do czego zmierzam? Do tego, że kiedyś były troszeczkę inne czasy, teraz są inne czasy. Wiadomo, że teraz rozpad tych wszystkich federacji i tak dalej. Kiedyś za moich czasów tak naprawdę nikt nie myślał o tym, żeby być pro. Natomiast teraz wiadomo, że wszyscy się prześcigają, każdy chce być pro, czy Elite Pro, czy NPC Pro i tak dalej. No i wiadomo, że zdobycie tej karty pro jest teraz jakby dużo łatwiejsze. Natomiast pytanie, które jakby nawiązuje do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Czy widzisz tak naprawdę w polskich zawodnikach, czy może w jakimś polskim zawodniku, jakieś objawienie takie, które ma szansę zaistnienia w tej prawdziwej zawodowej kulturystyce? Ciężkie pytanie. Ja też się na tym, powiem szczerze, ja się na tym często zastanawiam. Nie chciałbym tutaj nikogo pominąć, ani nikogo, że tak powiem, wywyższyć, bo, że tak powiem, nie jestem rozeznany ostatnio, kto to, że tak powiem, dopi***ł jest dobrze wyglądający. Ale z takich polskich zawodników to myślę, że Krystian Wolski na pewno ma duże szanse, jest młody, proporcjonalny, dobrze mu idzie. Na niego będę obstawiał. No ale powiedzmy tak sobie szczerze, bo ja oczywiście podziwiam wielu polskich zawodników, uważam, że jest wielu świetnych, z takim świetnym potencjałem, ale czy to jest generalnie na to w ogóle szansa, żeby zaistnieć, żeby startować na Mistrz Olimpia? Sam wiesz, że też kiedyś chciałeś być Mistrz Olimpia. Czy teraz patrząc z perspektywy czasu, czy myślisz, że ktoś z naszych ma szansę? No wiadomo, Krystian jest niesamowity. Ale myślę, że kurde, no zawodowo. Mister Olympia to nie, bo teraz mamy ten Oxygen Gym. Tam nie wiem, gdzie on tam jest, ale wiem, jak to tam przebiega mniej więcej, że po prostu dostajesz tackę z zastrzykami po treningu i masz to na
spierdalać, dosłownie podpisujesz, godzisz się na coś, na co sam nie wiadomo, czego nie jesteś świadomy, ale efekty masz. Tak. Życie też razy trzy krótsze. Także słuchaj, no prześcignięcie tamtych zawodników przez naszych polskich, to nie wiem, to musiałby się trafić jakiś super gen typu Ronnie Coleman, który po prostu będzie w***ał pizzę i rósł. No, no właśnie, wiadomo, że tacy zawodnicy jak Christian czy coś, to też jest fenomen genetyczny i tak dalej, ale wiadomo, no jest tam trochę takich zawodników bardzo dobrych w Polsce, którzy myślę, że mogą sobie gdzieś tam się próbować, ale jednak, no mówię, ja też tak patrzę przez pryzmat tych wszystkich lat, że jednak takie prawdziwe zawodowstwo to trzeba się po prostu urodzić, być takim prawdziwym freakiem i już teraz wygrywać z palcem w nosie każde zawody, jeżeli chce się być pro. Natomiast jeżeli ktoś tam gdzieś próbuje jeździć po jakichś słabszych zawodach po to, żeby wygrać tą kartę pro, no to powiedzmy sobie szczerze, no tej kariery raczej nie zrobi. Ale to też jest bez sensu, bo zdobywając tą kartę pro, on już nie może startować w amatorach. I tak ktoś a w tych amatorach mógłby robić karierę. O właśnie to chciałem powiedzieć, wyjął się to z ust, no nie? Tak, dlatego ja też tak patrzę na to przez ten pryzmat, że mówię, czy nie lepiej być super amatorem, i robić karierę, czy być słabym zawodowcem? Wiesz co, chyba że kogoś celem jest po prostu karta pro. Nie ukrywam, że ja na przykład taki miałem cel, żeby zdobyć kartę pro i dalej nie startować w pro, że to był moje osiągnięcie. Tak, ja wiem, tak jak dla kogoś było Mister Olympia, ci, którzy startują teraz na Mister Olympia, walczą o ten tytuł, no dla mnie taki Mister Olympia, dla mnie była ta karta pro, żeby to zdobyć i to byłby dla mnie... Jasne, w taki sposób, to jasne, to też to rozumiem. Natomiast mówię, gdzieś tam marzenia o tym Mister Olympii czasami niestety to jest trochę za dużo. No ale oczywiście będę otrzymał kciuki za wszystkich. Mam też swoich zawodników, którzy też walczą o to, żeby tą kartę pro zdobyć. Ale słuchajcie, do czego dążę, bo tutaj sobie gadamy o takich tam pierdołach. Natomiast często mnie osoby różne pytają, dając ciebie za przykład, że czy mój sposób trenowania jest dobry, czy może twój jest dobry. Do czego zmierzam? Mi często ludzie zarzucali i zarzucają dalej, że się szarpię z ciężarami, że bez sensu, po co ponoszę za dużo, że mógłbym generalnie robić lepszą techniką, więcej powtórzeń i stawiają mi na przykład za wzór ciebie, że ty wielką masę mięśniową zbudowałeś robiąc bardzo objętościowe treningi, natomiast bardziej pompując niż gdzieś tam walcząc o jakieś tam, nie wiem, kolejne rekordy. I teraz trzeba sobie postawić pytanie, dlaczego tak robiłem? Przecież gdybym miał tyle siły co Radek, oczywiście, żebym robił takimi ciężarami. No. Znaczy to nawet ja nie mówię o tym, że ja mam dużo siły, czy ty masz mniej, tylko chodzi mi o to, że gdzieś tam na przykład jeden walczy o to, żeby zrobić 6 powtórzeń stówą, inny walczy o to, żeby zrobić 186 razy. Dobra, nie? Czyli... ja do tego podszedłem bardzo realnie. Kiedyś wiadomo, też szedłem na siłownię, byleby więcej wypchnąć, byleby większy ciężar, bo jak szedł ciężar, to był progres. Ale zrozumiałem to, że mam kruche stawy, nie jestem jakby stworzony takim mast freakiem od podstaw i nie mam takiego kośćca i że to prowadzi jedynie tylko do kontuzji. A jeżeli chcę swoje życie przeżyć, że tak powiem, jak najdłużej trenować bez kontuzji, na przykład bez zerwanej klatki, no to nie mogę dalać na tych ciężarach, bo wiadomo, że to się w końcu stanie. Już miałem tam z dwie kontuzje, że tak powiem, pogodziłem się z tym i teraz chciałbym po prostu jak najdłużej trenować, będąc, że tak powiem, kompletny, a nie tu kontuzja, tam kontuzja i za 5 lat nie będę mógł chodzić. No to byłoby bez sensu, bo na przykład na moje nogi. Kolana mam kruche, mam zajechane i teraz tak, mam do wyboru. Albo przez najbliższe 5 lat napierać ostro, przysiady, wszystko ten i w wieku 40 lat mieć protezy kolan, albo po prostu zejść z ciężaru, trenować z głową, bardziej na pompę, te mięśnie też będą przecież mocne, będą jakoś w miarę wyglądały, ale będę chodził do końca życia z własnymi kolanami. No tak, no ja tam generalnie jestem dowodem na to, że trochę tych kontuzji niestety miałem za dużo przez takie właśnie szarpanie się z tymi ciężarami. Gdzieś teraz do tego dorosłem i staram się, że tak powiem, te ciężary ograniczać, aczkolwiek nie powiem, czasami jak coś maulaci przyjadą i mnie podpuszczają, to znowu się poszarpię i znowu dwa dni albo trzy dni jestem, chodzę połamany. A powiedz mi, myślisz, że dla takich osób młodych, takich, które nie mają jeszcze takiej masy mięśniowej, czy to jest też dobry sposób na budowanie mięśni, czy jednak na początku powinno być mega klamot? To tak jak jest ze wszystkim. Na jednego działa to, na drugiego działa to. Trzeba spróbować i tego, i tego. Jeżeli będzie się próbowało ciężarów i załóżmy, się odnotuje tam, załóżmy, przykładowo, 5 kilo w ciągu roku, no nie? To następny rok, albo pół roku, albo 3 miesiące, albo kolejny cykl, czy kolejne przygotowanie, można spróbować zrobić to na innym treningu. Przecież o to właśnie chodzi, żeby odnaleźć sposób, który działa najlepiej na ciebie. Tak samo jak z dietą jest. Ja na przykład odkryłem, że tłuszcze na mnie nie są dobre, że najlepszy progres robię na wysokich węglowodanach, na wysokim białku i znikomej ilości tłuszczy, albo w ogóle. Tak samo inny będzie na przykład, weźmy jakiegoś tam endomorfika, to na niego węglowodany będą działały, wiesz w jaki sposób, będzie je z domu. Także trzeba znaleźć sposób. No ja też zawsze wszystkim mówiłem, że dużo węgli trzeba jeść i tak jest też najlepiej, dla mnie też jest, tak? Też jest dla mnie najlepiej.
i ciężko, żeby nas zalało. No. A powiedz mi, to w takim razie w takich jakby największych jakby okresach masowych, tak z ciekawości, to ile robiłeś na przykład serii na grupę? Serii na grupę? No. Haj, to... wariat jestem. No, słyszałem. Pamiętam, jak sobie zrobiłem 50 serii na klatę, nie? To słuchajcie, jest taki moment w treningu, kiedy robicie, że już czujecie, że dany mięsień przestał pracować, że już pracujecie wszystkim, ale tylko byleby wypchnąć ten ciężar, że już klata na przykład się nie napina przy wyciskaniu. Znasz ten moment na treningu? Tak, tak, jasne. No to w miarę zaawansowania treningu, załóżmy, jak teraz przyjdę po przerwie, to na przykład zrobiłem 9 serii na klatę, już 10, już czułem, że mi się klata nie napina przy wyciskaniu. No to pamiętam, jak przy tych 50 seriach, że przy 42 mi się dopiero wyłączyło. No nie? A tak to pompowałem na maksa. No, słuchajcie, a tak dla takiego kontrastu, bo powiem, kiedyś tam współpracowałem z takim trenerem, byłem zawodnikiem Filem Hernonem i robiłem na treningu po rozgrzewce oczywiście tylko 3 serie na klatę na przykład. 3 serie ogólnie na grupę mięśniową. Także zobaczcie, jaki kontrast. 50 serii i 3 serie. Masakra. No ale i też oczywiście... Powiem, jeszcze wrócę do tego pytania, bo 50 serii to był taki mój szalony pomysł, że tak powiem, ale... Zazwyczaj robiłem na przykład na małe grupy mięśniowe po 20-25, na duże robiłem po 30-35 do 40, no nie? To i tak bardzo dużo. A powiedz mi, wtedy oczywiście te przerwy między seriami były chyba krótsze znacznie, krótkie, nie? Wiesz, to były też serie łączone. Jak wiadomo, mniejszy ciężar pozwalał mi to, żeby napompować mięsień. Ja się skupiałem dosłownie tylko na technice, na tym, żeby czuć. No i żeby jak najwięcej tej krwi przepłynęło, no nie? Czyli raczej jesteś takim zwolennikiem takich systemów split, bo teraz wiadomo, wracają ten taki power bodybuilding i tak dalej, push-pull legs, upper-lower i tak dalej. Uważam, że dobre systemy oczywiście, aczkolwiek też tam większą część życia spędziłem na splitach, czyli raczej tylko split. Tylko split i ja już po tylu latach doszedłem do tego, że dosłownie robię tak, plecy, biceps, klata, triceps, barki wplatam do pleców i do klaty, bo robię je 2 razy w tygodniu, a nawet i 3 razy w tygodniu, bo robię barki zrobić, bo lubię barki robić po prostu. No jasne, jasne. I do tego nogi. I miałem taki 3-dniowy, że tak powiem, trening, czyli szło tak, klata, potem nogi i potem plecy. Potem robię jeszcze dzień przerwy i znowu. A, czyli taki 3-dniowy split i te małe grupy mięśniowe gdzieś tam sobie wplatałeś. Tak, no bo bądźmy szczerzy, łapa mi szybko rośnie, także jak sobie dorzucę tam do bicepsa na przykład, jasne, czy jasne. Do pleców biceps, czy do klaty triceps, nie skupiałem się na tym, żeby na przykład rozkładać łapę na osobny dzień, bo to byłaby dla mnie strata czasu. Ale tak czy siak robiłeś te 20 czy 25 serii? Tak, jasne. No, jasne. Czyli hardkorowo, taki dodatek, jasne. 25 serii dodatkowe. Słuchajcie, rozmawialiśmy też trochę o treningu cardio. Ci, co mnie znają, wiedzą, że ja cardio nie lubię. A co ty powiesz o cardio? No, ja cardio też nie lubię. Ale robisz. Nie lubię, ale robię. Robię je dlatego, bo wiem, że od cardio, że tak powiem, odkryłem, że to jest taki mój sukces, klucz do sukcesu. Im szybszy metabolizm, im większa przemiana materii, tym więcej mogę zjeść, tym więcej przemielę, tym więcej urosnę, tym większy anabolizm, bo o to w tym chodzi, żeby był jak największy anabolizm. A wiadomo, że cardio napędza metabolizm bardzo. Czy to jest masa, czy redukcja. Jeżeli ktoś nie robi cardio na masie, dla mnie to jest fatalny błąd. Nawet jeżeli go nie podlewa. Ja zawsze wszystkim mówię, że cardio musi być niezmiernie od tego, czy to jest masa, czy redukcja. Nie ma czegoś takiego, że przepalicie mięśnie. Jak jesteście na towarze, to przepalenie mięśni no nie istnieje. Tak, wiadomo, bo tutaj oczywiście rozmawiamy, bądźmy szczerzy, rozmawiamy o ludziach, którzy są na dopingu, no nie? Naturalne oczywiście inaczej. Jasne, wiadomo, że będąc naturalnym, troszeczkę trzeba bardziej uważać na to, na tą stratę energetyczną i tak dalej, ale to co też mówisz, ja osobiście nigdy nie robiłem na masie cardio, bo mi się nigdy nie chciało i nie lubiłem, ale fakt, że miałem przez to problemy jakby z przejadaniem tych wszystkich kalorii, natomiast jak zaczynałem przygotowania, tam przeważnie 12-14 tygodni przed zawodami, zaczynałem robić cardio, to często było tak, że w czasie redukcji dokładałem cardio, dokładałem jedzenia i rosłem tak naprawdę prawie do samych zawodów, także... Jadłeś więcej. Tak, dokładnie, więc faktycznie jest to na pewno sposób. A ile w takim razie na tej masie tego cardio, a ile przed zawodami robisz najwięcej? Skoro tyle było wysiłku na treningu, to ile cardio? Na masie, słuchaj, to jest zależy. Na przykład, to jest, ja robię tak, mam taki system treningowy, że robię 10 minut przed i 30 minut po. Zauważyłem też, że na przykład robiłem takie eksperymenty, że na przykład robiłem cardio przed treningiem, no nie? W ogóle jest całkiem inny trening. Pompa jest dużo szybsza. Po pierwszej serii po rozgrzewce już jesteś cały spompowany. Bo gdzieś tam tego tlenu jest więcej. Tak, nie? Także zawsze robię 10 minut przed i 30 minut po, ale tak najwięcej, no to robiłem prawie 2 godziny. Prawie 2 godziny, ale to już jest za dużo, za dużo. Taką optymalną ilość. Przed zawodami 2 godziny. Tak, ale to już jest za dużo, to już jest przepalanie, to już jest... O,
kurwa, tam tłuszczyk mamy, wiesz, na plecach. Tak, tak. No nie, no powiedzieć, że nie jesteście kolarzami, tylko kulturystami, także nie można przesadzać. Jak ja bym miał powiedzieć, to taką optymalną ilością, jak już jesteście na grubej bombie i naprawdę się staracie, te 10-11 posiłków dziennie, jak już napędzicie ten metabolizm, to godzinka dziennie wystarczy i na przykład możecie sobie zrobić 30 minut rano i 30 minut po treningu. Ja osobiście robiłem wszystko na treningu, czyli na przykład szedłem na trening, robiłem 10 minut przed i 50 minut po, ale to też zależało od mojego humoru. Zazwyczaj mam tak, że mówię sobie, jak mi się nie chce kardio robić, a wejdę na te 5 minut, nie? Jak wejdę na te 5 minut, mówię, a dobra, już zrobię do 15, jak jestem już na 15, mówię, dobra, to do 30, jak jestem na 30, mówię, to już 11 do 50. Nie, to ja musiałem niestety robić sobie zawsze rano, oddzielnie od treningu, jak już zrobiłem trening, to już mi się na pewno nie chciało zrobić kardio, bo albo już nie miałem czasu, no, miałem oczywiście czas na zjedzenie posiłku, ale nie, już stwierdziłem, że nie, no, nie mam czasu, poza tym na pewno moje mięśnie już muszą odpoczywać i nie mogę robić kardio. Dobrze, jeszcze dwa słowa a propos tej diety, czyli powiedziałeś, że tych tłuszczy nie jesz za wiele, że jesz dużo węglowodanów. Przy takiej objętości treningowej to wiadomo, że tych węgli potrzeba dużo. Przy krótkich seriach, przy krótkich przerwach między seriami, jakichś super seriach i tak dalej, seriach łączonych, to ile tych węgli, jakbyś tak przeliczył? Dobra, i białka. Powiedzmy o okresie, kiedy byłem najbardziej do p***. Tak, tak, tak. 2018 rok, tam ważyłem na 120 chyba 2 kg z pośkania. I w bardzo dobrej formie, No więc ile tych węglowodanów? Najwięcej jadłem, najwięcej, ale tak szczerze, bez kitu, bez bajerowania, jadłem od 10 do 12 posiłków dziennie, ale kurwa naprawdę, teraz nie ściemniam, żebyście nie myśleli, od 10 do 12 posiłków dziennie i to nie jadłem na siłę, żeby było, podkreślam, nie jadłem na siłę, jadłem, bo byłem głodny i na posiłek miałem około 100 gram węglowodanów i 50 gram białka. To były posiłki stałe, czyli na przykład ryż z polędwicą z dorsza i wiadomo tam jakiś sosik, no nie? Ziemniaki, polędwica z dorsza, jakiś sosik, no nie? Mówisz chyba jako jedyny kulturysta polędwica z dorsza, pierwszy nie jadłeś? Wiesz co, wtedy w okresie byłem akurat na diecie wege, przez pół roku jadłem tylko bataty, ryż i polędwice z dorsza w każdym posiłku. Aha. Przez pół roku, równe. Ciekawe. Jelita zajebiście pracowały, uwierzcie mi, wszystko przez nie przelatywało, metabolizm był super szybki, budziłem się rano tak kurwa nabity, że po prostu jak myłem zęby, to już się pompowałem. No nie, to jest coś po prostu niesamowitego. Ja do pierwszych zawodów swoich, takich, gdzie zrobiłem dobrą formę, to jadłem jako źródło białka tylko ryby, ale tak się obrzydziłem do tych ryb, że do tej pory nie lubię. Słuchaj, najgorzej jest, jak ją... Bo śmierdziało wszystko. Jak ją przygotujesz i ona wchodzi w zęby, to jest już masakra, nie? Tak, no, ale to widzisz, kilogram węglowodanów dziennie wchodził i w ogóle tego nie odczułem. Jadłem to z głodu. Z głodu, nie na siłę. Najgorzej jest na siłę. Słuchajcie swojego organizmu tak w ogóle, bo organizm wam daje znać, co potrzebuje, a co nie. Jeżeli na przykład patrzycie na talerz i mięso was obrzydza, a macie ochotę na ziemniaki, to zjedzcie tylko sobie ziemniaki. To znaczy, że wasz organizm nie potrzebuje mięsa. Jest głupotą po prostu wciskać coś w siebie na siłę, że tak powiem. Dokładnie. No dobra, jeszcze żeby to nie zamulać i tak dalej, zapytam o jeszcze jeden temat, co jest teraz bardzo modne. Wszyscy kulturyści robią z siebie fajterów i tak dalej. Nie mówię o sobie. Chociaż wiadomo, ja też gdzieś tam coś sobie zacząłem robić. Ale to głównie dlatego, że tak jak powiedziałem wcześniej, skończyłem etap tej kulturystyki. Na razie bawi mnie coś innego, więc jeżeli mam możliwość wykorzystać, to czemu mam tego nie robić? No, czemu nie? Tym bardziej, że mi się to podoba i jest to dla mnie taką odskocznią kulturystyki. Powiedz mi, czy jakieś MMA, treningi, sztuk walki, czy coś takiego robiłeś kiedyś, robisz, czy może, nie wiem, chodziło ci po głowie? Chodziło po głowie, ale może bym nie odpowiadał na ten temat. Nie chcę uchylać rąbka tajemnicy. Czyli widzicie. Powiem tak, no kurde, jak ktoś jest charakterny, to ma to w głowie, ma to w sobie, ale nie chcę nic, nie chcę się na razie wypowiadać na ten temat. Wiadomo, trzeba sobie zdać tego sprawę, że kulturysta tak naprawdę nigdy takim prawdziwym fajterem nie zostanie, jak ci tacy prawdziwi, że tak powiem, fajterzy. Ale myślę, nie wiem jak ty, ale że mi na przykład się podobają takie walki takich freaków. Bo czasami mam wrażenie, że oni więcej z siebie dają, więcej emocji dostarczają, niż tacy wyrachowani zawodnicy, bo oni wiadomo, że gdzieś tam... Oni wchodzą jak ryba w wodę. Tak, ja podam przykład teraz twojej walki z Pudzianem. Dla mnie to było niesamowite patrzeć, który bardziej to tlenowo ogarnie. To jest masakra. Ja sobie to nawet nie jestem w stanie wyobrazić, jak to było tam na ringu, w tych emocjach z tym tlenem. Nie, no to powiem ci, że to tego sobie nikt nie jest w stanie wyobrazić. Ja też sobie tego nie wyobrażałem, dopóki tam nie wszedłem. Bo mi się wydawało, że... No inaczej mi się to wszystko wydawało. Każdy opowiada o tych fajtach i tak dalej, że to się wchodzi, niczego się nie widzi, niczego się nie pamięta. I to jest wszystko prawda, naprawdę. Dobra, pogadaliśmy sobie z Radkiem. Jeżeli mielibyście jakiś pomysł na temat rozmowy dla mnie i Radka, piszcie w komentarzach.
wybierzemy najciekawszy. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować kanał SFD. No i co? Piszcie ciekawe komentarze, piszcie, co myślicie na temat naszej rozmowy. Radek Skutkiewicz, Maciej Rzechowski, Mini Cox, Team SFD. Na razie. Siema.